państwo polskie jest państwem chrześcijańskim. Kodeks karny oparty jest na 10 przykazaniach. Tego, że przy tym przykazaniu nie zabijaj, powinno być w nawiasie oprócz pedofilii. Ty chyba się idziesz już? Rwij to! Rwij gubę! Nie ma kogo odkrywać babci. Teraz ciebie będę wolał. Nie, to charakternie. I większość ludzi kolegów moich powtórzy to samo. Że dopóki innego będziemy mieli istnieć, to pedofile nie mają życia w rodzinie. Skurwysyna do skąd? Jeśli chodzi o przemoc, przypuśćmy, na takich zboczeńcach, to sam zadawałem wymiar sprawiedliwości. Odbywało się właśnie. Ludzie się puszczało mocną parę. W dzień było widać osoby prawie. Tylko odstępy się widziało. I się taką osobę brało. A w rok już nie wracała. A co bój się w środku lokomocji kobieta i kawa była tak zajęta, biedna, że ten dzieciak nie płakał. Tam czy zęby złoto, tam ta róża w tym pającie, tam kamienie, tam robak słuch. Tego chcemy wypuścili, zgwałcić, zabić. Jest szereg wielu innych, bardziej zahartowanych niż ja, może ludzi, dzieci. Na same słowo. Zboczeniec z dzieci, to liczy się z tym, że jest mu obojętny, czy on wyjdzie za rok, czy za pół roku, ale musi go przykopać. Jeżeli ja dostałbym tyle, co dostają ci zboczeńcy, że tyle sam, taki sam wyrok dostają, co oni, to ja bym klienta tak są. Ze strachu trąb do panu, po ziemi w celi, żeby tylko tego człowieka się nie zbierać. O wierze zostanie skazany zboczeniec nie przez sąd, ale przez typową rentę, jak to się mówi, człowieka charakteru. Wychodzę i cieszę się, bo nikt mi nie pokaże palcem z tamtej strony. Proszę zobaczyć, że te domy, gdzie ten skór jest, wszystko zabił, czyli tam ktoś tam pobił, idzie ten złodziejaszek.